and all the people say, you can't wake up, this is not a dream. Like a play of a machine, you are not. Konnichiwa, z tej strony Kawaii Brunet i witam Was w recenzji manhwy Kwiaty Grzechu. Kwiaty Grzechu to siedmiotomowa manhwa autorstwa Hyun Seok Lee, wydawana w latach 2006-2008 w Korei i 2013-2015 w Polsce przez wydawnictwo Kotori. Głównymi bohaterami jest bliźniacze rodzeństwo Seva i Seyeon, którzy chodzą do ostatniej klasy liceum. Już na samym początku historii widzimy, jak silne więzy łączą tę dwójkę. Seva, zamknięta w sobie, cicha i wyobcowana piękność, praktycznie co noc przychodzi spać do swojego brata, by móc być blisko niego, gdyż od dziecka praktycznie nigdy się nie rozstawali i wspólnie spędzali każdą chwilę. Dodatkowo Seva przez brak przyjaciół czy nawet bliższych znajomych tylko w swoim bracie widzi kogoś wartego uwagi, a jej brat, cóż, do niego wrócimy za chwilę. Manhwa na samym starcie pokazuje praktycznie w pełni ukształtowaną relację między bratem a siostrą, która nie należy do zwyczajnych. Ich miłość wykracza poza więzy między rodzeństwem, a przypomina bardziej ukryty związek dwojga ludzi, oparty na zaborczości, zazdrości i wzajemnej fascynacji. Sprawy komplikują się, gdy Seyeon zaczyna umawiać się ze swoją koleżanką, a w szkole pojawia się nowy chłopak, który przez przypadek odkrywa kazirodcze uczucia między Sewą i Seyeonem. Kwiaty Grzechu to manhwa o miłości szalenie trudnej, zakazanej i w wielu kręgach moralnie niedopuszczalnej. Jednak w tej historii oprócz samego uczucia autorka starała się okazać, co mogło być katalizatorem, powodem, dla którego dwójka ludzi będących rodzeństwem pokochała się w ten sposób. Z każdym kolejnym tomem odkrywamy, jak bardzo zagubiona i samotna jest Seva i jak wielki wpływ ma na nią jej brat. Zadajemy sobie pytanie, czy uczucie między nimi to prawdziwa, szczera miłość, czy niezdrowa fascynacja wynikająca ze stylu życia, jaki dotychczas prowadzili. Dodajmy do tego tajemnice skrywane przez nowego kolegę oraz rodziców bliźniaków, a wyjdzie nam naprawdę mądra, ciekawa i dramatyczna opowieść, jaką jest ta manhwa. Autorka inspirowała się zbiorem wierszy francuskiego poety Charlesa Baudelaire, zamkniętych w tomie pod nazwą Kwiaty zła. W XIX wieku dzieło to wywołało ogromną burzę i doprowadziło do procesu autora za obrazę dobrych obyczajów. Link do wierszy znajdziecie w opisie. Co do tematu kazirodztwa, z punktu prawnego taki związek nie podlega karze w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Hiszpanii, Francji i Portugalii. Wreszcie krajów nawet dobrowolny stosunek seksualny jest nielegalny. W historii świata, starych rodów królewskich czy szlacheckich, takie związki nie były czymś szokującym. Miały na celu utrzymać czystość krwi w rodzinie i zapewnić panowanie danej dynastii przez pokolenia. Ale prawo prawem, moralność moralnością, a serce i tak swoje. Mimo iż większości z nas na myśl o związku z bratem lub siostrą zaczynają się jeżyć włosy na karku, to nie zapominajmy, że przecież wszystko jest możliwe i, to najważniejsze, bardzo często jest uwarunkowane daną sytuacją, wychowaniem lub danymi emocjami. W Kwiatach Grzechu widzimy relację między rodzeństwem, która może i nigdy nie miałaby miejsca, gdyby nie to, w jaki sposób żyli od najmłodszych lat. Czy taka miłość może się zdarzyć? Jak najbardziej. Czy ma prawo się zdarzyć? Uważam, że ja osobiście nie mam prawa nikogo oceniać. Jeżeli dwoje ludzi, czy to obcych, czy spokrewnionych ze sobą, darzy się miłością, to no cóż, walczcie o to, chyba że wiecie, że to będzie was ranić i w przyszłości może doprowadzić do tragedii. Kwiaty zła to nietypowa, ale nie niemożliwa opowieść o miłości, zagubieniu, cierpieniu, życiu i śmierci. To dojrzała, wartościowa pozycja tak odmienna od typowych romantycznych historii. Czy polecam? Jak najbardziej. Ja osobiście pokochałam ten tytuł i na długo pozostanie w mojej głowie, gdyż nie tylko zmusił mnie do zastanowienia się, co sądzę o tego typu relacjach, ale i sprawił, że odkryłam w sobie całkowicie nowe uczucia. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam na Facebooka i do usłyszenia.